Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dermanek100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Valhalla. Mało pamiętam, co w poprzednim odcinku robiliśmy, bo według Goga nagrywałem go 12 dni temu, dlatego że wyszła długa przerwa na kanale związana najpierw z wyjazdem na PGA, a później z moją chorobą, którą pewnie jeszcze trochę w moim głosie słychać. Wczoraj ogólnie nagrałem jeden odcinek z Wutora, ale jeden to było max, co dałem radę. Dzisiaj nagrywam Valhalla, mam nadzieję, że się będę trochę lepiej czuł po nagraniu tego filmu. I nie będzie mi tak głos siadać. W każdym razie mamy na pewno zabić pana biskupa Elwina. Generalnie mamy już jeden z tropów zbadanych. Moglibyśmy jeszcze spróbować z tymi żołnierzami w gospodzie pogadać i coś tam ze skrybą biskupa pokminić, ale mamy też klucz do północnej bramy kościoła, która pozwoli nam się dostać na jego teren i wydaje mi się, że nie będziemy już kminić tam nic z tymi panami strażnikami. Tylko pójdziemy tą opcją, którą mamy. Teraz tak, czy to, co mam oznaczone, to jest pod ziemią, czy to, co mam oznaczone, jest tutaj na tej wysokości? Świetne pytanie. Jest tutaj chyba, czy niżej? Niżej chyba. Już kurde, nie wiem, ciężko to trochę stwierdzić po tym. Szczurki mnie... Jak się w szczurki ten odganiało? Chyba trzeba było w nie strzelić, nie? I oczywiście... Oła, kurwa, jego mać. Ej, te szczury są kurwa przejebane, pomocy, zaraz zginę. Masakra, Boże, dobra, czekajcie, bo oczywiście gogle, znaczy kurwa gogle. Gogle też, w sensie z chroma to będzie iść, jak usunąć znacznik, nie da się. Przynajmniej nie na myszce i klawiaturze. No a Windows będzie spamić tymi powiadomieniami. Dobra, wybaczcie. Jak się tych szczurów pozbyć? Niechaj można było strzelić, on powinien spierdolić. Albo i nie. Dobra, ale wiem, co bezpiecznie zrobimy. Bezpiecznie... Kurwa, pomocy. Do góry, dziękuję. O właśnie, trzeba się tutaj wbić. Tam to przestrzelę i to mi coś tam da, tak? Dobra. Być może to będzie zejście. Ja wychodziłem ostatnio z jakichś podziemi i tam tego nie znalazłem, także... Dlatego Nie, kurwa, naprawdę gra mi się skraszowała. Ja pierdolę, serio? Taki świetny powrót? No zajebiście. Dobra, wyślij crash reporta, ja resetuję grę i widzimy się za chwilę. No i dobra, moi drodzy, jestem w tym samym momencie, w którym mi grę wywaliło. Także wejdźmy tutaj, do środka, bo chyba możemy. Bo coś to się rozwalało, nie? Halo? Czy nie ma wejścia do środka? No właśnie, dobra. Jest wejście do środka. Pytanie tylko, co mi to dało? Bo to nie jest to, czego szukałem tak naprawdę. To jest jakaś zwykła, pomniejsza skrzynka. Co ciekawe, mamy list mnicha. Bracie Albercie, mam ponure wieści. Bezbożnicy są coraz bliżej, nam zaś zaczyna brakować żywności. Chłopi jedzą teraz danie zwane szczurzanką. Coś tak paskudnego, jak wskazuje nazwa. Jak oni trawią te ohydne, gołe ogony. Są też jeszcze gorsze wieści. Wielu braci zakonnych zaginęło. Nikt nie wie, gdzie się podzieli. Brat Guillaume i reszta zeszli do zalanej krypty, aby odzyskać święte relikwie. Wspaniały skarb. No ale jednak stamtąd nie wyszli. Módl się za nas, brat Jules, czy jakoś tak. Dobra, no czyli dobrze by było zejść do tych podziemi, tylko teraz nie mam do tego pojęcia, jak tam się wchodzi. Generalnie gdzieś bezpośrednio pod tym kościołem znajduje się to, co nas interesuje, czyli jakiś pis ekwipunku. Tylko kuźwa, jak tam się dostać? To ja nie mam bladego pojęcia. A nawet nie pamiętam, jak ja tutaj wyszedłem. Kurwa, macie przyjem tutaj jebane szczury. Masakra. Czy można tutaj zanurkować? To jest raczej płytkie. Nie, to jest raczej płytkie. To jest podmokłe. Po prostu. Mówię, nie pamiętam. Nie pamiętam, skąd tutaj wyszedłem. Plus nie pokazuje mi za bardzo tutaj też zejścia. Nigdzie. Ale wiecie co, w sumie? No tu jest niby rzeka. Trochę jest oczywiście podmokłego terenu, ale dalej jest rzeka, być może w której mogę zanurkować i w której być może będzie jakieś właśnie przejście tajemne, ukryte, ale chyba przejścia tajemnego, ukrytego tutaj nie ma. Przynajmniej nie widać tutaj, żeby coś było. Na pewno nie, dobra. Czyli trzeba by znowu zejść jakoś do... O, tu jest jakaś krypta, to może w tej krypcie będzie przejście. Zresztą było coś powiedziane w tamtym liście, że jakaś zalana krypta. Ja podejrzewam, że tam właśnie mamy się udać. A tą relikwią to będzie jakiś miecz, tarcza, cokolwiek. O właśnie, tu nawet mamy piękne nurkowanie. Czy oni tam nurkowali, żeby to wydobyć też? Nie wiem, ale póki co to nie wiem, jak oni tam wnurkowali, bo gra mi nie daje. Ale okej, udało się. Także od razu chodźmy to zbadajmy. Bo myślę, że właśnie tutaj trafimy na to, czego szukamy. Dobrze, Eivor ma bardzo wytrzymałe płuca ogólnie. Dobra, jesteśmy już gdzieś w jakichś kanałach bardziej suchych, gdzie wody nie ma, są za to szczury, które chyba nie spierdolą stąd. Jak ja mam tu przejść? Nie wiem, mogę górą.
One mnie wtedy mocno tykać nie będą. Co prawda będą nade mną, ale to nie jest wielki problem. No i Grzesza Ivor, idź. Dobra, i one chyba tutaj nie wskoczą już, okej. Okay. Są kolejne szczurki, które mogę odganiać oczywiście go strzelając, ale tylko na chwilę. Dobra, tu mamy sobie pewnie zanurkować, znając życie. Nie bez powodu to przejście jest tutaj. I ona nam pozwoli przejść na drugą stronę tej kraty, która tam była przy tych szczurach. Tu raczej żadnych bocznych odnóg nie będzie. Także zbadajmy sobie to. Mniej więcej się na cel kierujmy. O, dobra, albo i nie. Chyba, że tu jest możliwość wypłynięcia. Jest. Dobra. O, ale tutaj wypływamy. Okej, dobra, nie, to jest wyjście. To jest dodatkowe wyjście. O, szczerze, to bym tej dziury w wodzie w życiu nie zobaczył. To jest alternatywne chyba dojście, albo właśnie po prostu wyjście z tej lokacji, ale to w takim razie gdzieś tam coś jeszcze przy tamtych szczurkach trzeba zrobić. W takim razie się lekko cofnijmy, nie tutaj, tylko tutaj. Dobra. No i tutaj na pewno jest to bogactwo, które mamy zebrać, ten nowy element ekwipunku. Aha, dobra, tu mamy przejście, no super. Nie wiem, jak ja tego nie zauważyłem, oczywiście mamy więcej szczurków, które mnie będą bić, także niedobrze. Odpierdolić się ode mnie, proszę. Nie wiem tylko, jak ja mam je stąd odgonić tak bardziej skutecznie. Ja zaraz zginę w pizdu. Jak ja je mam stąd odgonić? W sensie, no tutaj mamy jakby jakąś dziurę, ale nie do końca. Jakby te to nie problem. One spieprzą tam, ale co z tymi tu? Przemoczona tatka, bracie Julesie, wydarzyło się nieszczęście, miałeś rację, nie powinniśmy byli schodzić do tej piekielnej jamy po nasze święte relikwie. Lękam się, że demoniczne szczury nas pożrą, zaczniemy wykopywać sobie wyjście, módl się za nas, brat Guillaume. No nie wyszło im. Dobra, no ja chyba muszę zrobić tak. Najgorzej, że te szczury stąd nie spieprzą. Czy ja mogę, no właśnie, bo ja nawet nie mogę skrzynki wyszukać, kiedy one mnie biją. Pomocy. Co ja mam na nie zrobić? Nie mam tego pojęcia. No, o, dobra, czekajcie, mogę tutaj zlurować chyba trochę. Chodźcie tu do mnie. Bardziej. Kurwa mać, a to boli. Chodźcie tu. O, no nie chcą tu przyjść. Co ja mam na nie poradzić? Nie mam tego pojęcia. Bo one tak, no trochę je jestem w stanie wylurować, ale nie mocno. One tu już bardziej do mnie przyjść nie chcą. Chodźcie. Mówię, one bardziej do mnie nie przyjdą. Za to tutaj przyjdą pewnie do mnie wzmożonej gości. Kurwa mać. O dobra, tamte co ciekawe zostały, te tylko teraz takie mało odizolowane są. Wypierdalać ode mnie, come on. O dobra, czekajcie, dobra, może się uda? Tak, dobra, okej, okay, nie wiem tak naprawdę czy ja to miałem zrobić, ale jakoś mi się to tak trochę na chama udało. Także wyjdźmy sobie tędy, którędy przed chwilą tutaj wpływałem. Mamy co ciekawe kosę udręki, to jest nasz nowy element ekwipunku. Trochę długo mi zajęło jego zdobycie, no ale dobra, trudno. Zdarza się. Za chwilę pójdziemy zabić naszego księżulka, który jest naszym celem. Wydaje mi się. A później sobie dalej poeksplorujemy tą dzielnicę biedy w Paryżu. Dlatego, że chyba ten księżulek jest właśnie w miarę blisko. Plus chyba raczej Sunen nic mi nie pokaże. W tej okolicy nie. Dobrze. Także mówię, chodźmy może zająć się księżulkiem. Który tutaj sobie grzecznie na nas czeka gdzieś w tym kościele. Mamy klucz do bramy północnej. O, this place is heavily guarded. Ok, to już wiem, że tu muszę tutaj uważać. W takim razie wejdźmy może na dachy, bo to zawsze bezpieczniej, bo mamy high ground. A high ground oczywiście jak... Ej, no co jest z tą grą? Come on! Czy po jakimś patchu ona zaczęła jakoś poważnie crashować, bo to jest jakaś masakra. Drugi raz w ciągu 10 minut. Wywaliło mi grę. Wow, okej. No dobra, kolejne cięcie. Widzimy się za chwilę. No dobra, moi drodzy. Jeżeli mi jeszcze raz grę dzisiaj wywali, to chyba się poddam, jeśli chodzi o nagrywanie, bo naprawdę nie wiem, co się dzieje. Miejmy nadzieję, że już takich więcej odpałów tutaj nie uświadczymy. I jak mówię, idziemy zabić księżulka, który sobie na nas czeka tutaj w kościele, do którego udało nam się zdobyć klucz. Ja jestem ciekaw, czy w ogóle dałoby się tam dostać jakoś inaczej, bo chyba było powiedziane, że mogę zbadać te dwa tropy. Ewentualnie spróbować po prostu pójść na miejsce i je zbadać. Też byśmy coś pewnie, wybaczcie, odnaleźli. No zobaczymy. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Tam nam coś gra pokazuje.
Okej, okay, czyli nie, dobra, widzę, byśmy nie mogli, chyba nie moglibyśmy wejść. Czy tu jest ostrochu? Tu jest też ostrochu, okej, okay, czyli jest to lokacja zrobiona w taki sposób, że do niej wejść bez czegoś nie mogę. Okej, okay, no bardzo po staroasasyńsku, że tak powiem. Ale gdzieś mamy na pewno dostęp do tego kościoła. Mamy gdzieś klucz do północnej bramy. Tylko nie wiem, no idę teraz na północ, czyli ta północna brama musi być gdzieś od tej strony. Tylko pytanie, jak ona mi dużo daje, bo tu nadal jest wpis do przeciwników, jak widać na załączonym obrazku. Czy to jest nasz cel? Halo. Show me. A teraz tak mi nie pokazuje imiona i tak dalej. Czy to jest nasz cel? Nie, wątpię. Okej, okay. Ha. Ciekawe. Ciekawe, ja mogę tutaj być, ale... To mogę z kimś pogadać. No ale wątpię, że tam mogę tak po prostu podejść. The guards are heavily armed. I should be careful here. The tiles are collected and accounted for. Excellent. Where are the men tasked with the other matter? They have not returned yet, Father. What? It has been hours. If they are in the cups at the tavern again, it will be their heads. See, they report to me as soon as they return. The bishop's very keen to know the matter has been dealt with. Now back to your duties. Okej, okay, dobra, to ciekawe. Niby mogę tutaj podejść porozmawiać. Witam. Nie zaatakujecie mnie, prawda? Mogę podejść i pogadać. Generalnie tak. The church appears closed. It's the plague. We're still receiving tithes, however. God will receive your offering to Northerner. There must be a way I can get in. Only those on urgent business for the bishop may pass. I could be on such business. If you were, you'd have mentioned the watchword. But you haven't, so you aren't. Come back once the plague has passed. Dobra, czyli w sumie wiecie co, jednak warto będzie pójść pogadać z naszymi moczymordami w tawernie, dlatego że oni nam pewnie będą w stanie wygadać hasło i to nam pozwoli tutaj bardzo sprawnie wejść do środka. Także myślę, że to jednak będzie dobra opcja, żeby tą gałąź jednak pocisnąć. Tylko pytanie, co ja muszę zrobić? No zapewne no, jedyna opcja, w jaką mogę to zacząć, to wejść w interakcję z tym. No dobra. Okej, rozkazy kapitana. Kapitanie, mój skryba ujawnił niestety swój zdradziecki charakter. Znajdź go i dopilnuj, aby nie wrócił tu, by nas dłużej nękać. Materiały w jego posiadaniu zostały skradzione, mają naturę osobistą. Zapisano w nich hasło umierzające wstęp do kościoła. Nie można nam pozwolić, aby wpadły w niepowołane ręce. Macie wszystko odzyskać i zniszczyć, nie pozostawić śladu. Nalegam, abyś zachował w tej kwestii nadal posuniętą dyskrecję. Zamelduj się u kapitana Bram, kiedy sprawa zostanie załatwiona. Okej. Okay. Czyli podejrzewam, ten skryba był gdzieś tutaj, także w sumie możemy się tym znaleźć. Skryba zna hasło, które wiedzie do kościoła, znajdziesz go gdzieś w dzielnicy zaraz. To jest zapewne ten skryba tutaj, już go zresztą widzieliśmy. Tylko, że gościu mnie tu nie wpuści, nie? To pytanie, jakieś inne dojście? Ja już chyba szukałem tam innego dojścia i mi się nic nie udało rozkminić. Górą też nic nie widać. Dobre pytanie, jak tam się można... Być może inaczej dostać. Bo tu już nie pogadam. Wiemy, że skryba jest w dzielnicy zarazy, no i to musi być tu, ale... No nie będę iść tam nadal w dół, bo to nie ma sensu, bo już tam byłem. No ale mówię, tutaj też żadnego innego przejścia nie widać. Prowadzącego do tego skryby. Dobre pytanie, co byśmy tu musieli zrobić, żeby to ogarnąć? Chyba, że czekajcie, nie, dobra, bo Michał pokazało w innym miejscu. Teraz ten jakiś obszar do szukania, to być może jednak tam się warto będzie udać. No bo to musi być ten quest, bo jest dalej oznaczony. Dobra, to chodźmy tam. Czyli w takim razie ten skryba jest jednak gdzieś indziej. Oczywiście nieco mi Sunen pomoże go odnaleźć. Bujajmy się tutaj w kapturze, będzie bardziej po asasyńsku, myślę. Dobra, no jesteśmy na miejscu. Gdzieś tutaj niby ma być ten skryba. Proszę bardzo, mamy go. Holds you over this citadel like a spider held over the fire. Your own wickedness makes you heavier than lead. You have offended God. Now to find the scribe.
No to jest generalnie skryba, także pogadajmy z nim, ewentualnie po prostu się zapytamy o skrybę. I'm looking for a priest. He works for the bishop as a scribe. The bishop? I do not know about that. One of the nuns might know. I do not know anything. Okej, okay, dobra, mamy jakąś tutaj siostrę zakonną, zapytajmy ją. I'm looking for a priest who helps the bishop with his numbers. A church scribe. You as well. He's popular today. It must be serious if it's bringing you all down here. We don't get many visitors. Someone else was looking for him. Guards from the city. He didn't seem too pleased to see them. They got to arguing, then all left toward the sewer. Tell me where the sewer is. Just over the rise. Be careful, though. With all those plagued bodies, it's not clean and smells to high heaven. No dobra, okej, okay. Czyli mamy podążać śladem strażników. Tutaj jest wejście do kanałów i oni tędy poszli. Dobra, czyli to musi być drugie wejście do tamtego miejsca, gdzie ten skryba był. No to lecimy w takim razie. Wpływamy tutaj. Tam mi gra sugerowała łódkę, żeby tutaj wziąć, ale to walić to, generalnie. That is the stench of death. Tutaj na dole mamy jeszcze jakąś skrzynkę, także warto ją, myślę, przeszukać, czemu nie? Jak już tu jesteśmy. No dobra, no niestety musimy w tych kanałach pływać w pław, bo nie wziąłem sobie tego, nie wziąłem sobie łódki, ale cóż. I tak bym już tutaj musiał z niej zejść, tak więc... Okay, mam jakieś ciało. Czyli to nie są chyba ci strażnicy ani skryba. Na to wychodzi, no dobra. Przejdźmy sobie jakoś tędy. A, tu jest zablokowane, możemy tylko tędy iść. This body has rotted in the water. It's been down here a long time. Blurred by the water. But this is a list of some kind. It must have come from the scribe. Plague corpses. Just as the nun said. Float here from somewhere. O kuźwa, dobra, dużo tych ciał tutaj. Generalnie. Nie jest to na pewno zdrowe, bo kurwa te zarazki są w tej wodzie. A ona gdzieś pewnie może trafiać później do jakichś studni i tak dalej i się zaraza jeszcze bardziej rozprzestrzenia. No cóż, nic na to nie poradzimy, że ludzie w tamtych czasach za bardzo nie wiedzieli, jak działa przenoszenie chorób. A tutaj możemy popłynąć, okej. Okay. I już tam widać jakichś przeciwników na górze, czyli strzelam, że za chwilę będziemy mieli jakąś walkę. A list of numbers that show Anglin is handling tithes. The scribe discovered the bishop was stealing money, and it got him killed. This is a watchword. Job 121. It will help me gain entry to the church. Dobra, list skryby. Nie mam wątpliwości. Biskup Elwin wykrada dziesięcinę. Wskazują to pergaminy, które mam ze sobą. Elwin podejrzewa już, że to wykryłem. Muszę opuścić kościół, inaczej stracę tu życie. Zdobyłem hasło, użyję go do przekroczenia brami. Brzmi ono księga Kojoba 1:22-21. Cóż za idealnie skrywający jego podłość wyjątek. Obawiam się, że moje oszustwo wkrótce wyjdzie na jaw, a strażnicy biskupa są wszędzie. Przychodzi mi do głowy tylko ucieczka do Ruder w dzielnicy Nędzy. Siostry mnie ukryją, a potem opuszczę Paryż pod osłoną nocy i ucieknę do Erwesin. Boże, miej nade mną litość, święty Germanie, czuwaj nade mną. No, nie pykło ci, niestety. Dobra, mamy szczury, które trzeba ominąć, tak więc postarajmy się stąd wyjść w miarę bezboleśnie. It's not natural. Don't touch it! It's the plague for certain! It's not just the plague. That's four in one day. It's a bad omen. God help us. No tak. Dobra, w każdym razie mamy password do drzwi. Tak więc chodźmy, wejdźmy tam. W takim razie wpuszczą nas normalnie do środka. Dzień dobry. Chciałbym z tobą pogadać. I need to get through. As I told you. No one can enter due to the plague. Job 121. How did you come by this watchword? Is it not enough that I have it? Or would you like to question the bishop about his business? Strange that he told me nothing of this, but of course you may pass. Let the northerner through! No dobra, docieranie do celów skrytobójczych. Znajdujesz się na obszarze infiltracji, gdzieś w pobliżu przebywa biskup Elwin. Na dotarcie do celu i jego zabicie zawsze jest kilka sposobów. Rozejrzyj się po okolicy, rozwiąż tę zagadkę, wykorzystując pobliskie tropy. Uważaj na wydarzenia skrytobójcze. Stanowią one sposób na
Ukradkowe zbliżenie do celu i przeprowadzenie pełnego dramaturgii skrytobójstwa. No kurde, wracamy do tych starych, starych asasyńskich rzeczy. Generalnie, no dobra. Be about your business quickly. Spokojnie. One of you has sinned and fallen from God. And why do you sin? Because something inside compels you. Only God can burn away the darkness in your souls. Go to his altar. Seek deliverance while it may yet be found. Whatever deliverance is, it sounds grim. Zdecydowanie, dobra. Potwierajmy sobie drzwi i w razie gdybyśmy mieli stąd spieprzać. Ktoś tu się próbuje dobić do środka, co ciekawe. Dobra, to zobaczmy, o co chodzi. Did you hear that priest? He was talking about deliverance again. They are always talking, usually about offerings. You would think God himself was poor if you listened to them. Shh, don't say such things. You'll be taken for a heretic and sent for deliverance yourself. A ja mam gościa okraść. Dobra. Okej. Okay. To spróbujmy. Okej. Okay. Czyli mamy klucz do krypty w kościele. To nam coś dało. Spoko, rozejrzyjmy się jeszcze tutaj po tym miejscu. Podejrzewam, że to jest wejście tutaj. Pytanie, czy oni by nas tutaj wpuścili tak po prostu. Nie wiem, znaczy mam tutaj generalnie, mogę się tutaj swobodnie poruszać, oni mi nic nie zrobią. Pewnie dopóki nie zacznę jakichś odpałów robić. Także myślę, że warto będzie się wspiąć gdzieś tutaj na górę i zobaczyć sobie, jak to tutaj jeszcze wygląda. Bo tam jakieś rzeczy mi gra pokazuje, że coś mogę wejść w interakcję. Nie wiem dokładnie, gdzieś w środku tego kościoła. It can't be right. Bishop Engelwin didn't say anything about this. So why are they screaming? What do they do in the basement? Okej, okay, tutaj możemy wejść do środka. Witam, kim ty jesteś? Are you here for deliverance? Yes. I don't know. I want to be close to God, but those screams don't seem right. Does it seem right to you? Your deliverance ritual, is it with Engelwin? Yes, he does it alone. I'm next in line and I don't think I want this. I could take your place and see Engelwin for you. Then you could leave. Tell me what I must do. You need a robe. They won't let you in without their special robe. Then you go down the corridor and talk to the priest. Give me a robe. My robe? But... Well, they gave me one, but I didn't put it on. I left it somewhere around here. I'll find it and take your place. You should leave now before they call for you. Yes. Yes, you're right. As soon as my nerves settle, I'll go. Odkryto wydarzenie skrytobójcze. Proszę bardzo, musimy znaleźć te szaty. Przeczytajmy jeszcze, co to ten deliverance? To musi być jakiś, wiecie, satanistyczny rytuał czy coś. Wiadomość o Deliverance. Dziecię Boże, przygniata Cię jarzmo grzechu, pragniesz zbliżyć się do swego Zbawiciela, chcesz poznać i zrozumieć plan, jaki przygotował nas nasz niebieski Ojciec. Bóg zesłał nam na to sposób, przybądź do Jego ołtarza, znajdź Jego dobroć, odnajdź swoje własne zbawienie. Goście na pewno tych ludzi morduje. Dobra, tutaj muszą być te szaty, które musimy założyć. Dobra, także musimy ją sobie założyć w takim razie. To musi być to. Proszę bardzo. Dobra, mamy szatę. Biskup czeka, aby urządzić kolejnej osobie deliverance. Okej. Okay. Zejdźmy sobie tutaj po drabinie normalnie. Tutaj mogę z kimś jeszcze pogadać. I need to find Bishop Engelwin. Do you know where he is? If you are here for deliverance, you have a long wait. My brother has been upstairs waiting for hours now. No dobra, ja mam szatę, ale pytanie co dalej? Czy tutaj mamy podejść do tego ołtarza? Chyba tak. Oj, zejść na dół do krypty. No dobrze, to chodźmy. Biskup czeka, by urządzić kolejnej osobie deliverance. My mu zaraz zrobimy niezłe deliverance, wkładając ukryte ostrze. Tak jest. Take this key. Prepare your heart and when you are ready, enter through this door. The bishop is waiting for you. Ej, powiem wam, ja po prostu jestem tak podjarany, to jest tak bardzo stary Assassin's Creed i to mi się tak podoba. Ten cały quest, to całe zabójstwo, to jest to, co jest najlepsze w Assassinach. Te skrytobójstwa właśnie, tego mi tak brakowało. To jest świetne, że to dali. Your eyes are covered, yet you see me. Justice and innocence are both blind, yet see more clearly for it. Find them, light the way.
and see the treasures of God. God is light, and in him is no darkness at all. The way through darkness to your deliverance is clear when it is lit by God. It is a riddle. The way to deliverance. That must mean Anglowin. Okej, czyli coś mamy rozkminić tutaj. No to co, musimy sobie pewnie to rozpalić, nie? Po prostu. Pochodnią. Halo? There is one. The nun set lights. There must be another. Co ciekawe, tip się trochę spieprzył. Justice and innocence light the way. Without them, we are blind. Naked you came from your mother's womb. And naked you will return. Enter here now, naked and alone. Czyli co, mam się rozebrać, czy nie? W końcu. Dobre pytanie. Nie mam bladego pojęcia. Ona tak powiedziała, ale wydaje mi się, że nie. No chyba nie. Nie wiem. Podejdźmy tu. Anglowin. No dobra. Another soul for the day of judgment. All thy judgments are just. This disguise may not be convincing up close. I should keep my distance from the guards. No dobra, jak stąd zejść, tak w miarę normalnie? Weźmy też, puśćmy pochodnie. Ogólnie. Dobra, czyli mam się trzymać z daleka od strażników. Mogę też oczywiście ich poeliminować. Okej, okay, obmycie się w basenie spowoduje, że będę mógł pójść bliżej. We cannot begin until you are cleansed by the ritual water. Come, my child. Like the priests of old. Come. Do you know why you are here, child? Yes. You have been chosen for a great honor. Yet being chosen is only the beginning. What we do now won't be pleasant. Remember, the Lord has said, unto whomsoever much is given, of him shall be much required. Yes, I remember. Others showed themselves unworthy, as you have seen. My hope is you will fare better. I will. Your confidence speaks well of you. Once we begin, we cannot stop. I will not heed your cries. Your soul depends on it. The devil will not endure the pain, so you must. Do you understand? Yes, I understand. We may discover in the pain there is a delicious pleasure. God himself grants it as a mercy to aid us in the struggle. Now, make yourself ready. This robe. And do not leave the pool until I grant you leave. I am to be unclothed. Do not be concerned for modesty. Once you comply, my guards will leave, and we will be alone for the ritual. No dobra, to grajmy do końca, żeby go zabić po cichu. Very well. Guards, leave us. Proszę bardzo. Ostrze, mam nadzieję, zostaje. Very good. You have made the correct choice. And now we will begin. Accept, I beseech thee, this free will offering, O Lord. Dokonaj skrytobójstwa. Your offering is accepted. I
Jezus Maria, jakie flashbacki do starych asynów, jakie to było świetne. Dobra, możemy jakoś tędy wyjść, gra mi to nawet pokazuje bezpośrednio, także chodźmy. W takim razie. Bishop's mind was afflicted by a strangeness I do not understand. He held a crest and a key. I should look around for what it unlocks. No, zapewne coś tutaj, majestat w mroku. Dobra, chodźmy w takim razie od razu. Dobra, no mamy trochę bogactw, które oczywiście mogę podnieść. Przeszukaj komnaty biskupa Elwina. This is a strange symbol. It must have some meaning. Okej, jakiś dziwny symbol. Czy byśmy mieli kolejną jakąś sektę do pokonania? Tu możemy sobie przeczytać niedokończony list. I Doriusie, z przykrością muszę donieść, że mimo mojej wielkiej subtelności król wciąż stawia opór. Okej. Okay. Winą za to obarczam całkowicie królową. Sama jej obecność wystarcza, aby urwała się wszelka rozmowa. Wszelkie poczynione postępy zostają utracone, kiedy tylko postanawia on się z nią skonsultować. Karol ma zbyt całą wolę, aby uwolnić się spod jej wpływu bez naszej interwencji. Okej, okay. Czyli będziemy pewnie musieli ocalić żonę króla, bo ona sprawia, że on się nie daje omamić gdzieś tutaj, no mówię, jakiejś grupie, coś w stylu zakonu starożytnych, tak? Tylko, że tutaj lokalnej. Nie wiem, że pozostaje nam się jedynie jej pozbyć. Król stanie się wówczas podatny na nasze rady, nie będzie to łatwe zadanie, lecz też nie trudniejsze od naszego ostatniego sukcesu. Królowa nie jest potężniejsza od biskupa. Pozwoliłem sobie wysłać niewielką skarę naszych najwierniejszych braci, aby przechwycili. Okej, okay, to jest ważna informacja. Mamy też ten sierp, czy tam kosę. Kosa rewolucyjna, spoko. Tam możemy przejść obok. Tu jeszcze też mamy jakieś przejście, ale to już jest chyba wyjście... Wyjście na zewnątrz, co nie? Tak, dobra, to w takim razie jeszcze chodźmy, przeszukajmy tą komnatę do końca. Musimy sobie odsunąć to przejście tutaj, odblokować i zobaczmy. Kolejne zapiski. No, gościu widać było, że on już musiał być jakiś trochę pierdolnięty, też te oczy miał takie dziwne strasznie. Dobra, i ostatni liścik tutaj. This letter is addressed to Charles and tells of the attack on Milan. It was to be sent this night to a brothel in the tavern. The king must be there now. No dobra, uda się go do gospody w południowym Paryżu. Poszukaj tam Karola Otyłego, jest w zamtuzie pod gospodą. No dobrze, no to mamy w takim razie cel na kolejny odcinek. Jakie to zabójstwo było fajne, w końcu, kurwa mać, zabójstwo jak w Asasynie. Cicha akcja, wywiad, wiecie, infiltracja, ciche zabójstwo, no kurwa mać, czego chcieć więcej, no. Ja właśnie tego od Asasynów oczekuję, czemu dopiero w dodatku. Mam nadzieję, że będzie tego więcej, bo póki co było naprawdę świetnie. Tak czy siak, na tym ten odcinek kończymy, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.